Dziś w 35 jednostkach wojskowych niemal 2800 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczęło szkolenie podstawowe. Właśnie tym symbolicznym aktem wręczenia broni właśnie rozpoczęliśmy nowy turnus, turnus pierwszy w 2023 roku. Tych turnusów będzie jeszcze 8. Przygotowaliśmy 25 tysięcy miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W ubiegłym roku ponad 16 tysięcy osób zgłosiło się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To dobre wyniki, tym bardziej, że rozpoczęliśmy szkolenia od połowy ubiegłego roku. Jesteśmy oczywiście też przygotowani, że jeżeli będzie więcej zgłoszeń, na co liczę, przygotujemy dodatkowe miejsca, gdyż naszym celem jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze. Szczególnie we wschodniej części naszego kraju, tak jak tu w 16. Dywizji Zmechanizowanej. Sukcesywnie dostarczamy nowoczesny sprzęt dla Wojska Polskiego. Stoją tu czołgi K2, armatochaubice K9. Mówiono, że ja tylko takie deklaracje składam, a proszę Państwa, za tymi deklaracjami poszły czyny. Ta broń napływa do Wojska Polskiego. Ale ważne jest, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze. Dlatego dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest tą najprostszą drogą prowadzącą do służby zawodowej. Liczę, że wszyscy spośród tych, którzy się zgłosili do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zostaną żołnierzami zawodowymi po przejściu również kursu specjalistycznego. Jestem o tym przekonany, że to jest właściwa droga, żeby zapobiec zagrożeniom. Zagrożenia mają charakter realny, dlatego że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Zadaniem polskich władz jest wzmacnianie Wojska Polskiego. My nie chcemy wojny, ale skoro chcemy pokoju, musimy szykować się do wojny. Dlatego konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. Jednostki powstają również w ramach 16. Dywizji Zmechanizowanej, w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej. Tworzymy nową dywizję zmechanizowaną, pierwszą dywizję piechoty imienia Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasycamy Wojskiem Polskim wschodnią część naszego kraju. Zachęcam, żeby wstępować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Warunki służby są godne. 4560 zł to uposażenie, które otrzymuje każdy żołnierz rozpoczynający swoją służbę. Liczę, że jesteście ambitni, pracowici i nie zatrzymacie się w tym pogłębianiu swoich umiejętności. Kariera wojskowa stoi przed wami otworem. Liczę, że będziecie żołnierzami zawodowymi, ale nawet jeżeli ktoś z was na to się nie zdecyduje, to przecież czekają na was Wojska Obrony Terytorialnej, służba, w których jest możliwa w połączeniu z aktywnością zawodową, ale nawet jeżeli nie zdecydujecie się i na tą formę służby wojskowej, to samo przeszkolenie już jest bardzo ważne, dlatego że będziecie rezerwistami, którzy będą potrafili obsługiwać broń, którzy będą zorganizowani, którzy będą gotowi, żeby stawić się wtedy, kiedy ojczyzna was będzie wzywać. Oby tak nie było, ale właśnie cały system odstraszania na tym polega, że wzmacniamy Wojsko Polskie tak, żeby agresor na naszą ojczyznę nie napadł. W czasie służby, waszej służby, są dostępne również kursy, wszelkiego rodzaju szkolenia. Możecie nabyć uprawnienia, które pozwolą wam również zainwestować w siebie, w swoje umiejętności. Pozwolą wam rozwinąć wasze zdolności. Liczę na was, że będziecie bardzo aktywnie korzystali z tego, co daje wam dobrowolna zasadnicza służba wojskowa i będziecie żołnierzami zawodowymi Wojska Polskiego. Zależy nam także na tym, żeby szeregi Wojska Polskiego były liczne. W związku z tym sformułowaliśmy także propozycje dla żołnierzy zawodowych, którzy już służą w Wojsku Polskim. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła zmianę
ustawy o obronie ojczyzny, która gwarantuje dodatek 5-procentowy wszystkim żołnierzom po skończeniu 15 lat służby wojskowej, potem 1% za każdy kolejny rok, a po uzyskaniu stażu 32 lat służby wojskowej te dodatki będą wliczane do emerytury. A więc robimy wszystko, żeby Wojsko Polskie było silne, robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna. Dziękuję.